Cześć, dzień dobry. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak wyglądają łazienki, WC, toalety, prysznice na jachcie morskim, bo takie mamy. No to jest bardzo ważna rzecz. Wiadomo, że w marinach czy w portach mamy dostęp do prysznicy, do infrastruktury na nabrzeżu, no ale jest też przecież nam potrzebne to na jachcie. Trochę przepraszam za dźwięk, bo dudnie tu jestem w takiej malutkiej łazience. Jesteśmy akurat na jachcie Elan 434 Impression, bardzo fajna łódka. Tu się znajduje, jak widzicie, i umywalka mam, i mogę nawet się wykąpać. Pokażę, jak to wszystko działa. No i oczywiście jest też kibelek, tak? Też bardzo ważna rzecz. O ile teoretycznie ktoś mógłby się dobę czy dwie, czy nawet trzy nie kąpać, nie polecam. Nie wierzcie w reklamy antyperspirantów, że 24 godziny wytrzymują, na pewno nie na śródziemnym. O tyle, no, za przeproszeniem z jedyneczką czy dwójeczką, no to trzeba sobie poradzić wtedy po drodze na jachcie. Jak to robimy, nie samą jedyneczkę czy dwójeczkę, ale jak obsługuje się takie toalety, za chwilkę pokażę. Zapraszam do oglądania filmu. Zobaczmy jeszcze raz. Teraz ja pokażę z kamery. Tutaj jest naprawdę malutka ta łazieneczka. Tak. Mamy toaletę, mamy kibelek z taką pompką. Tutaj załatwiamy swoje potrzeby i uwaga, wszystkie potrzeby, panowie, załatwiamy na siedząco. Mamy umywaleczkę, mamy kran, to działa tak jak w domu, jest hydrofor, mamy ciepłą wodę. Tak, mogę wyciągnąć sobie ten wąż i na przykład się kąpać, z tym, że no tutaj woda jak będzie leciała, może puszczę. Tak leci, kąpiemy się. Ale widzicie, ciasno tu jest wszystko, trzeba uważać. To jest jedyna wada tych łazienek, że są ciasne. No ale tą wodę trzeba odpompować i na przykład odpompowujemy ją takim guziczkiem. No, muszę załączyć ten guziczek na tablicy rozdzielczej, zaraz to pokażę. Nie przygotowałem się na kąpanie. Akurat kąpałem się, stoimy w porcie i kąpałem się pod prysznicem marinowym. No ale musimy tą wodę odpompować. Są systemy automatyczne, które wykrywają wodę i się same odpompowują. No na tym jachcie tego nie ma. Tutaj mam tablicę rozdzielczą, o której mówiłem. Ten przycisk water pump pozwala mi utrzymywać ciśnienie w instalacji. Mogę mieć wodę jak w domu z kranie. Tutaj no nie załączyłem shower pump. Teraz załączę i zaraz pójdziemy zobaczyć. Zobaczycie, że to wszystko działa. Shower pump załączony, naciskam ten przycisk i pompa odpompowuje mi wodę tutaj spod prysznica. Ta woda się, jak się kąpiemy, no to tu się zbiera. Tak? Pokażę, co tutaj jeszcze ciekawego mamy. No i kibelek. Kluczowe, kibelek zwany Kingstonem przez żeglarzy. Kluczowe miejsce, on lubi się zapychać. Zapycha się w zasadzie tylko wtedy, kiedy papier wrzucimy do niego, do środka, więc tutaj nie wrzucamy nic, co nie przeszło przez nasz układ pokarmowy. Papieru nie wrzucamy, robimy sobie jakiś tam woreczek ze śmieciami na papier i wyrzucamy w porcie. Oczywiście sam proces napełniania tej porcelanki pominę, no ale powiedzmy, że zrobiliśmy tutaj co swoje. Zobaczcie, mamy taką pompę z zaworkiem i ona jest opisana. Często są wytarte na starszych, zwłaszcza jachtach, te naklejki, ale przekładamy w stronę do kibelka i pompujemy pompą. I w tym momencie następuje spłukiwanie i odsysanie. I w przeciwieństwie do tego, co mamy w domu, no po prostu tu nie jest odpływ grawitacyjny, tylko musimy po prostu się napompować. To musimy się napompować od momentu zniknięcia zawartości naprawdę ze 30-40 pompek, żeby te no całe nasze ekstrementy przez system rur wyszły do zbiornika na fekalia bądź za burtę. Tak? I pompujemy. Jak skończymy, zbiera się woda. Przekładamy zaworek w pozycję bez spłukiwania, odsysanie i odpompowujemy, no i zostawiamy w takiej pozycji. Tak? Oczywiście klapę zamykamy i panowie, wszystkie potrzeby łącznie z jedyneczką załatwiamy na siedząco, żeby tu nie było dookoła nachlapane.
I druga toaleta na naszym Elanie. Ta jest trochę większa, bardziej komfortowa, więcej miejsca, oczywiście umywalka, oczywiście kibelek znany już i fajny prysznic, także tu jest trochę więcej miejsca. Też, też woda z prysznica odpompowywana za pomocą pompki. Ona znajduje się przeważnie gdzieś tutaj przy umywalce. Tak, ja nacisnę, słychać jak pracuje. Na trochę więcej miejsca na prysznic. No jesteśmy na jachcie kolegi zaprzyjaźnionej firmy Blue Horizon. Oni mają kibelek akurat elektryczny. Nie będę oczywiście dalej demonstrował, jak tutaj się załatwia, ale proszę zwrócić uwagę tutaj. Michał, pokaż może do operatora informacja. Mamy guzik do odsysania po prostu i spłukiwania jednocześnie. Pokaż na sedes. Jest wygodniejsze, nie trzeba pompować. Jest prysznic, tak samo wszystko na tych jachtach jest, także generalnie najważniejsze rzeczy można na jachcie załatwiać i cieszyć się żeglowaniem, nie ma problemu, to wszystko jest w nauce. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnym filmie. Zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia na wodzie. Cześć!